Zaprawdę zbawienna dla mnie była gorycz. Zaprawdę zbawienna była dla mnie gorycz. Księga Izajasza, 38 rozdział, 17 werset. Willem Busch opowiadał o pewnym sparaliżowanym. Willem Busch jako młody człowiek pracował w okręgu górniczym. Do jego zadań należały m.in. odwiedziny w domach, na przykład u pewnego górnika, który miał ciężki wypadek. Wielki głaz oberwał się i zmiażdżył mu kręgosłup. Górnik uszedł z życiem, ale był sparaliżowany od pasa w dół i poruszał się na wózku. Jednak gorszym od wypadku było dla niego dręczące pytanie, dlaczego się to jemu przytrafiło. Dlaczego się to mu przytrafiło? Gdy odwiedził go ewangelista Busch, spotkał kilku kolegów siedzących z nim przy stole, a na nim kilka butelek alkoholu. Gdy sparaliżowany zobaczył Busha, cała gorzkość się wylała. Z jego ust padały same zarzuty. Gdzie był twój Bóg, gdy... Dlaczego Bóg milczy? I tak dalej. Busch opowiedział o tym przeżyciu swoim wierzącym braciom. Zaczęli się za niego modlić i odwiedzać go. Wraz z biegiem czasu poselstwo miłości Bożej przebiło pancerz goryczy. Po kilku miesiącach górnik uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Górnik uwierzył w Syna Bożego, który za niego umarł na krzyżu. Od teraz nie potrzebował alkoholu, by zapomnieć o swojej biedzie. Mimo ciężkiego kalectwa stał się radosnym chrześcijaninem. A gdy ktoś się dziwił, że będąc w takiej sytuacji był tak spokojny i radosny, wyjaśniał z przekonaniem, lepiej jako sparaliżowany należeć do Jezusa i być dzieckiem Bożym, niż z dwoma zdrowymi nogami iść do piekła. Tak samo jest z tobą. Być może masz zdrowe ręce, zdrowe nogi, zdrowe ciało, ale jeśli idziesz do piekła, to byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził, a idziesz do piekła, jeśli nie wierzysz w Pana Jezusa. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony i nie będziesz musiał iść do piekła. Wtedy będziesz raz na zawsze zbawiony nieutracalnie, gdyż zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków grzesznika. Wszystkie grzechy Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności, dlatego spokojnie możesz przyjść do Jezusa, uwierzyć Pana Jezusa i na podstawie tej doskonałej ofiary być raz na zawsze ocalonym od nadchodzącego Bożego gniewu. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Uwierz Jezusowi, przestań wierzyć sobie. Niech Bóg ci błogosławi.